z nami długo niewidziany na Boxer.org. Krzysztof Zimno, co u Ciebie? Wszystko w porządku, dziękuję. Wyglądasz dobrze, uśmiechnięty. Galo u Ciebie, więc musiałeś się pojawić. Tak dosyć przypadkowo, ale jestem. Pamiętasz nasz pierwszy wywiad? Tak. Kiedy idzie? We Wrocławiu. W 2000... 100 lat temu w każdym razie. Słuchaj, co, powiedz mi, jak to teraz z Tobą wygląda, ten Twój status? Koniec kariery, ta kariera w zawieszeniu? Nie wiem, chciałbym powalczyć, ale zobaczymy. Ciężko cokolwiek powiedzieć. No właśnie, bo ci chłopcy, którzy kończą, całe życie trenowali i kończą, to kończą tak jak ja, dobrze, że mnie w kamerze teraz nie widać, ale Ty skończyłeś tą karierę albo ją zawiesiłeś, a tak patrzę na Ciebie, to ta forma fizyczna cały czas jest. Ja cały czas trenuję, to forma jest. To trenujesz pod co? Nie mam jakiegoś określonego celu. Mam ofertę walki w MMA, ale zobaczymy, czy z niej skorzystam. No właśnie, bo słyszałem, że MMA wchodzi w grę, ale też słyszałem, że zagiałeś tam parol na paru chłopaków, chętnie byś z nimi zaboksował. Rozmawiałeś z moim kolegą z telewizji, tak prywatnie i tak to tam niektóre nazwiska ci chodzą po głowie. Tak, ale to na dzień dzisiejszy te nazwiska nie są, tak jakby nie są w zasięgu, ja o tym wiem, ale ja też wiem, że byłbym w stanie z tymi nazwiskami rywalizować i nawet wygrać, ale to tak naprawdę... To nie jest coś, co ci nie daje spać, rozumiem? Trochę tak. Czy to dlatego, że teraz tyle kawy pijesz? Nie, to nie dlatego. No właśnie, bo często chłopcy, którzy... Bo ja nie chcę, bo może powiedzieć, że ty skończyłeś się jako zawodnik, tak? Ale mówię tak teoretycznie, ci, którzy już są past prime tak zwani, a osiągali duże sukcesy, nie mogą się z tym do końca pogodzić. I teraz trudno powiedzieć, jaka jest, bo tak patrzyłem na tą pierwszą rundę z Twardowskim, no tam wszystko grało. To fajna, fajna pierwsza runda, spokojna kontrola, stary, dobry Krzysztof Zimno. I w drugiej coś się wydarzyło. No nie czaruj mi się, szanuję Krzyśka Twardowskiego za charakter, no ale kiedyś to mógł posporować tylko z Krzyśkiem Zimnochem. Nie, tak naprawdę to ta walka powinna się skończyć w pierwszej rundzie ciężkim nokautem, ale wydarzyło się, co się wydarzyło. Nie, tutaj ja nie będę niczego tłumaczył. Ja mu po walce pogratulowałem. Życzyłem mu, żeby wypłynął na jakieś szerokie wody. Nie ma chłopaka, nie widać go, nie wiem, co się... Ja, fajną walkę w Anglii stoczył niedawno. Z twardym, dobrym gościem. Przetrwał 8 rund. Naprawdę fajnie się pokazał. Tak, ale jeżeli chodzi o walkę, to tak naprawdę, żeby zdobywać największe laury, to nie wolno fajnie boksować, tylko trzeba po prostu wygrywać i nokautować. Nie? To jest to, o co w tym zawodzie chodzi. Dobrze, ale jakbyś sobie wyobrażał ten ewentualny powrót na ring, to jest związanie się z jakimś konkretnym promotorem? Ja sobie nie wyobrażam, bo jak ja bym sobie wyobraził, to tak by było. Czyli co, uważasz, że sam sobie byś w stanie był, czy po prostu byś się dogadał z promotorem jakimś, czy sam sobie jesteś w stanie zrobić walkę ewentualnie? Nie, po prostu jeżeli bym zadecydował, że wracam na ring, to po prostu bym się przygotował w taki sposób, żebym pojechał obojętnie do kogo na sparingi i na sparingu bym udowodnił, że warto na mnie postawić i tyle by było, nie? I pewnie tak może w przyszłości będzie, nie? A może warto, Krzysiek, zrobić tak, żeby jak się zaczyna tą karierę zawodową i się tymi stopniami na początku tych słabszych rywali bije, to może, wiem, że jak się już ma swoje lata i swój dorobek, to ciężko zrobić 3 kroki w tył, ale może warto byłoby jakiegoś przysłowiowego Węgra przewrócić i wtedy się zabrać za rozmowy z promotorami. Można by było na przykład zorganizować taką walkę z tym, z Nikodemem Jerzewskim, on też boksuje, ale... Właśnie, bo obaj jesteście na zakręcie. On w cruiser walczy, nie? Ja bym widział bardziej siebie w tej wadze nowej, w bridger. Ona jest do 101 czy do... 101-600. To tak naprawdę taka moja kategoria wagowa, ale to... Nie wiem, teraz waży 95 kilo. U mnie jest taka historia, że jak przestaję trenować, to chudnę, nie? Teraz miałem w pracy tak, że przez 2 miesiące pracowałem codziennie i nie miałem kiedy trenować i od październik, listopad i połowa grudnia w ogóle nie trenowałem, a teraz już wróciłem i trenuję cały czas, także jak tylko zaczynam trenować, to nabieram mięśni od razu, robię się okrąglejszy w barkach.
No właśnie, bo niektórym nie służy to zbijanie, szczególnie w jakimś tam wieku, tak? Artur Szpilka też źle wyszedł na zbijaniu wagi do Radczenki. I tak patrzyłem na ciebie na tym ważeniu, taka twarz, no niby rysy ta sama, ale taka trudna do rozpoznania aż była. I tak się zastanawiałem właśnie, czy to zbijanie wagi nie było bezsensowne dla ciebie. U mnie to były zupełnie inne tematy, jeżeli chodzi o zbijanie wagi, bo ja robiłem głodówkę po to, żeby się wyleczyć, bo się leczyłem przez rok czasu i to mi nic nie pomogło i zadecydowałem o to, o tym, żeby zrobić głodówkę, nie? Głodówka mi pomogła i dlatego tak mało ważyłem, nie? A teraz nie nabieram tak masy, bo po prostu zdrowo się odżywiam, nie? Po prostu jem. Mam takie nawyki żywieniowe, że po prostu jem tak, jak jem, nie? I nie tyję tak, nie idzie mi w brzuch, nie idzie mi w oponę, nie, tak ogólnie jest fajnie, dobrze się czuję. Tak rzuciłeś tym nazwiskiem Jerzewski, to akurat o tyle ma to ręce i nogi, że on jest na zakręcie, była spora inwestycja w niego, no, z Tymanem jednak przegrał i jemu też by się taka walka przydała, więc w sumie to rzeczywiście tak sobie pomyślałem z tych nazwisk naszych na naszym kraju. Tak, to nazwisko to by było tak na taką miarę, przynajmniej dla mnie, że nie za wysoka, nie za niska, to taki rywal optymalny dla mnie, żebym mógł wyjść i się zaprezentować w taki sposób, żeby ktoś, któryś z polskich promotorów, który ma jakieś tam powiedzenie, ma jakieś tam tak jakby moc taką, którą mógłby zorganizować mi jakąś walkę z jakimś lepszym zawodnikiem, nie? To co, wyłączam zaraz kamerę i do Krystiana Karzyszki dzwonimy, tak? Nie, ja do niego kiedyś dzwoniłem, chciałem u niego walczyć, ale coś tam się nie dogadaliśmy. A to już było jeszcze... Jakoś jakiś czas temu, dokładnie ci nie powiem, kiedy to było. Ja bym chętnie ci jeszcze zobaczył, bo cię oglądałem, tak jak mówię. Dobra, nie prowokuj, nie wiem, zobaczymy. Ja mam sentyment, sam jestem starszym panem, więc mam sentyment do tych panów średnich. Poczekaj, ty nie jesteś starszym panem, ale jesteś już w średnim wieku, a za chwilę będziesz starszym panem. Ale usiki jeszcze nie masz. Jest jak jest. Ja czekam, dzięki. Spoko, pozdrawiam.